No witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wujek Marek, a to jest kolejny odcinek z Cyberpunka, widzowie. Będziemy kontynuować misję z Takamurą, który gdzieś tam już poszedł, nie wiem gdzie on jest. Koty w ciemności, wróć na ulicę, oczywiście udajemy się w tej chwili, widzowie. Na początku każdego filmu proszę o zostawienie suba, łapeczkę w górę. No i ogólnie wbicia na mojego Discorda, linka macie w opisie do tego filmu, a teraz już lecimy z Takamurą, komurą. No witam, witam. Polimy to? Jedziemy windą na dół. No gadaj coś, chłopie. Nie patrz się tak na mnie dziwnie. Widzowie, gościu mnie denerwuje. Nie pogada. Nic. O! To mi się podoba. Ła, ła, ła. Dobra, idziemy. Lutownica, właśnie mi to trzeba było. Gdzie ja mam się udać? Że co? Ty się chyba zgłupiał, gościu. Ale jak ja mam ukradnić ciężarówkę opcjonalnie? Dobra, widzowie, mam inny pomysł. Hehe, jedzie ciężarówka? To ją tak capniemy. Czekamy, czekamy, widzowie. Musimy czekać na ciężarówkę, która pewnie niebawem tu pojedzie. Powiem, co zrobię. Stój, 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 byczku. Dobra, idziemy. Szybko poszło, widzowie. Mam nadzieję, że to on tam nie poleci do tych ziomeczków. Jedziemy, widzowie. Jestem na terenie. Ty, a gdzie jest szlaban? Teraz spróbuj się dostać do magazynu. Dobra, nie ma problemu. Dobra, fajnie. Trzeba wyłączyć tą kamerę. Okej, jestem na dachu. Zaraz to stanę. Czekajcie, widzowie, bo... Nie wiem, gdzie się tu mam... Jak się tam mam dostać do środka? Gdzie te ciężarówki wjeżdżały? Kurcze, widzowie... Sprawdź, sprawdź. Dobra. Dobra, widzowie, wychodzimy stąd. Co ty tak siedzisz? Oh shit, za mną. Dead. Potężna broń, widzowie, tyle wam powiem. Ktoś do mnie strzela? Nie przejmujmy się tym, bierzemy to. Czekaj, byczku. Oh shit. Co jest? Co jest? To przecież ja nic nie zrobiłem! Dobra, zabijcie mnie, proszę bardzo. Zabijcie mnie. Długo jeszcze? Dobra, widzowie, mam ciężarówkę, jedziemy teraz do środka. Tylko nie wiem, co tutaj dalej zrobić. Otwierasz ten szlaban? Dobra, jestem w środku. Dobrze, teraz spróbuj się dostać do magazynu. Dobra, widzowie. Dobra, dobra. Dobra. Co się stało? Okej, jestem na dachu. Zaraz dostanę się do ich. Ja też jestem na dachu. Patrzcie się, widzowie. Zbijałam się po rurach. Zaraz wchodzę. Elegancko. Wszystko dobrze. Właśnie minąłem patrol. Dobra, zapisujemy, widzowie. Dobra, jestem na miejscu. Szukaj najwy. Czyli platformy. Panel kontrolny będzie w środku. To może być zwykły komputer. Dobra, nie ma problemu. Jak u ciebie? Ktoś mnie widzi. Zaraz będę w pokoju kontrolnym i narobię zamieszania. Okej, jestem gotowy. Jak tylko skończysz, zainfekuję system. Jak niby ten gościu mnie zauważył, co? No co jest grane? Kurde, widzowie, no nie tak to miało wyglądać. Dobra, widzowie, zszedłem tutaj. Co jest, kurde? Aha, bo mam ten. Dobra. Idziemy, widzowie, elegancko. Nieźle.
Zaraz będę w pokoju kontrolnym i narobię zamieszania. No i fajnie. Jestem gotowy. A to poczekaj. No co znowu mnie widzi? Zainfekuję systemy. Widzowie, co to ma być? Naprzód! Dobra. No ty wy sobie jaja robicie w tej chwili? Chłop mnie przez szmaty zobaczył. Pierdzielony netranek. Dobra widzowie, ja się z nim nie patyczkuję, tyle wam powiem. Snajperka w głowę, strzał krytyczny i dziękuję, do widzenia. Nie będę się z nimi bawił, cackał. Dziękuję i do widzenia. Kolejny? Dead jest. Kto jeszcze? No chodźcie, zabawmy się. Dobra widzowie, chyba wszyscy, na razie. Zainstaluj. Dobra, instalujemy. Uwaga, widzowie. Elegancko. Łączenie. Okej, okay. Platforma jest nasza. Możesz nią polecieć choćby do Tokio. No i elegancko. Może tak zrobię. Dobra robota. Okej, okay, teraz moja gola. Widzisz to? Kompletny chaos, nawet tak się. Dach mi. Możesz tamtędy uciec. Dobra. Koła jest parę mniejszych budynków. Wrócisz po nich na dół. Dobra, wydostań się, nie ma problemu, widzowie, bez zbędnego gadania. Szybko nam to poszło, znaczy z małymi problemami, ale się udało. A drony są. No. Udało się. Świetna robota. Porozmawiaj z Takamurą, a gdzie on jest? Teraz musimy usunąć się w cień i uzbroić w cierpliwość. Skontaktuję się z tobą tuż przed paradą. No i elegancko. Wpakować w żadne kłopoty. Tak jakbym już się nie wpakowała. No i elegancko, widzowie. Dobra, widzowie. Teraz może, jakie tu mamy misje kolejne? Dobra, musimy tutaj sprawdzić inny ten. Dobra, nie mów. O, udajemy się do obozu Aldecardos. O, widzowie, idziemy tam. Udajemy się tam. Dobra, widzowie, tu był chyba gdzieś blisko teleport, więc ja się udaję do nich. Do Panam, wiecie o co chodzi? Kto wie? Parada wkrótce się zacznie. Takamura, dajże mi spokój. Dobra, idź, teraz muszę się spotkać z Panam. Tu jest, widzowie, o tak. Panam. Porozmawiaj z Panam, Mitchem i Soulem. Dobra. Pół godziny raportowane bez. Co się dzieje? Jesteś. Jestem. Co ona tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po Vi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Vi, żeby tu paradowała przed tobą? Serio myślisz, że panom da się czegoś zabronić? Bo z mojego doświadczenia wynika, że to nie ma sensu. I tak zrobi, co chce. Nie, jeśli planuje zostać w tej rodzinie. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć te roboty? Nie. Sporo się pozmieniało, kiedy mnie nie było. Nie, właśnie wszystko zostaje po staremu. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. No i to by było na tyle. O co chodzi panom? No kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. O co chodzi z tym bazyliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. No to bierzemy się do roboty, nie? Czy ten bazylisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomogła za plecami Sola. Cassidy, Ted, Carol i Bob już się zgodzili. Dobra, jaki jest plan? Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żeby cię kopnąć w dupę? Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żebym cię kopnęła w dupę, kiedy znowu zaczniesz się pakować w coś głupiego? To było przed tym, jak napadłaś ze mną na obóz Rafenów. Więc chyba straciłaś swoją szansę. To było coś innego. Chciałaś uratować kogoś z rodziny. A teraz chcesz go oszukać.
Jak masz moralizować, to wypierdalaj. Uuu, mocne słowa. Panam, uspokój się. To jaki jest plan? No dobra. To jak chcecie przejąć tego basyliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałam, że pomogę. Okej. Chodźmy pogadać z resztą. To jest kurde. Widzowie, powiem wam tyle. Ta gra jest dalej taka z błędami, no... Co tu za jakieś wiadomości? Komura. Dobra, idź, Takamura, teraz. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solar. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając basyliska. Czego możemy dokonać? Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. Aha, a potem cyk. Przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata? Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Zwłaszcza ty. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego. Dobra, siadam. Nie, okej, słuchajcie. Militech będzie transportować basyliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu. Spierdalamy. Pytania? Uwagi? Wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. W chuj krótko i na temat. No. Bez tego smutnego pierdolu. Wszystko aż dobrze się składa. Aż za dobrze, przepraszam. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba i akurat przejeżdża sobie obok. To... Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Dobra. Nie chcę się w to mieszać. Wchodzę w to. Oczywiście, że pomożemy panom, nie? Okej, dzięki. Aha, dzięki. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Od razu, pojadę z wami. Jadę z wami. Nie ma co tutaj. No. Dobra. Odpalaj tą... O, dobra. Siadam. Pakuj się panom. Nieprawda. No przyznaj się. Spociły się rączki. Wal się. A kto jedzie tym autem? Ale nie zostawiłaś żadnych śladów. Militech nie dowie się. No już myślałem, że z kim innym pojadę. Okej. Zapomnij, że pytałem. Jedź, kobieto. Jedź tym złomem. A, myślałem, że pojedzie po tej ciężarówce. Co to w ogóle są za jakieś... Co to jest? Zardzewiałe to wszystko? Co się stało? Już dojechaliśmy? Jedziemy. Aha, okej. No to jedziemy. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu. Sol i tak nie chce nas tam widzieć. No. Standardzik. Dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. Dobra, pomiń podróż, widzowie. Lecimy. Gdzie jest ta lokomotywa? To jest to? Dobra, nie ma problemu, wszystko. Panie, szybko przestawiamy, blokujemy przejazd. Ale wielki skurwiel. Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A z bazyliskiem damy sobie spokój. A moglibyśmy sobie jeździć do stoi. I co teraz? Co robimy? Sola, to by było zupełnie okej. Gotowi? A jest. Co mam robić? Okej. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Dobra, nie ma problemu. Jakieś pytania? Wszystko wiem. Jak chcecie uruchomić lokomotywę? To stary tech, więc Karol będzie musiała zhakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca. Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. Dobra, no to idziemy. Nie wiem gdzie. Gdzie idziemy panam? Do wieży idziemy, dobrze. Porozmawiamy z nomadami. Aha, okej. Pogadamy. Pogadamy? Nie pogadamy. No czemu nie mogę z nim pogadać?
No i co? No i nie można z nimi gadać, widzowie. Przyszłaś mi pomóc? No pewnie. Co robicie? Co robicie? Czekamy. Ja sięgam przed walką do świątyni wewnętrznego spokoju. A wtedy się opierdala. No jak widać. A, to nie przeszkadzam. Dobra, widzowie, idziemy do tej wieży. Pomóc ci? Pewnie. Proszę bardzo. Dziewczyno. Poszło. Ulala. Biorę wszystko stąd, widzowie. No i elegancko. Idziemy na górę. O, a tutaj co mamy? A, dobra. No to schody. No. Nawet jeśli się uda. Już widzę jego minę. Hop, 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 hop. Oj, ta przejmuje ci się przywódcą. Dzięki. Dobra robota. Dobra, coś tutaj mamy zrobić? Tu jest jakaś panel. A, tutaj nic chyba nie zrobimy. Aha, okej. Okay. Wiadomości. Zawsze lubiłam i takie stacje, gdzie łączy się wiele torów. Węzłowe. Kurde. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się... Wolne? Jakbyś zaczynał... Gdzie ty jesteś panem? A dobra, będę na nią czekał. Może raczej pełno. A idzie tutaj. Ona sobie gada głupoty. No chodź, kobieto. Okay, musimy. Tutaj. O! Patrzcie się, widzowie, co tu mamy? Gra zapalający. Czego mamy szukać? Kart perforowanych. Dobra. Jakich? Kartki z dziurkami, okej? Okay? Gdzie, tutaj? Nie. Jasne. Nie ma. Nie ma. Nie ma! Dobra, widzowie, tutaj mamy kolejne. Nie tu. Ale coś było w środku jednak. Proszę. Coś mam. Nie wiem, skąd ja to podniosłem? Okej, to musi gdzieś tu być. Dobra, widzowie. Jest. Dobra robota! Nie drzyj się, jestem obok ciebie! Nie wiem, co zrobiłem, co ja podniosłem w ogóle, skąd to podniosłem? Kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika! Dobrze, gdzie jest czytnik? No, włóż kartę do czytnika. Okej. Okay. No i co teraz? Ty! Widziała! Chodź zobaczyć! Fajna zabawka. No, dość taka. Vi? Chciałam chwilę z tobą pogadać. Oho, zaczynamy. To o czym chciałaś pogadać? Wiem, że to głupio zabrzmi, bo przecież sama cię prosiłam, żebyś mi pomogła, ale... Ale? Dlaczego to robisz? Znowu problem z zaufaniem? Nie robię tego za darmo. Bo wiem, że dla ciebie to jest ważne. Bo wiem, że to dla ciebie ważne. Ale... Tylko dlatego? Znaczy nie... To nie za... Nie, to źle zabrzmiało. Chcesz zapytać o coś jeszcze? Nie, już wszystko wiem. Tak myślę. Powinnam chyba wysłać Rogue bukiet kwiatów w podziękowaniu za to, że nas spiknęła. To nie bardzo w twoim stylu. Dołączyłabym też liścik. Dzięki tobie znalazłam prawdziwą przyjaciółkę. Głupia suka. No, to już bardziej. Psiapsi! Wracajmy do pozostałych. Dobra, wracamy. Wiesz, co pan nam proponuje przez okno? Dobra! O, hopa! Monitorujecie jakoś ten konwój? Patrzcie się, widzowie. Tak to się robi. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Dobra. I jesteśmy na dole, dziękuję. No wy sobie bajaja robicie.
Nie macie co innego do roboty, tylko co ognisko robicie? Jeszcze palicie jakimiś śmieciami? I co to jest tutaj? Widziałeś Panam? Nie jestem jej niańką. Dobra. Nie powiem ci i tak, gnoju. Czekamy na Panam. Nie wiem właśnie, gdzie jest Panam. Gdzie jest Panam? Ona dopiero schodzi. Nie, idzie pani. Pytał się o ciebie twój przywódca. Wsiądź wreszcie na dupie, co? Słonko? Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. No i elegancko. Siadamy? Mogę usiąść? No to teraz czekamy. Ognisko z plastikiem, mój ulubiony. Zostało jeszcze sporo czasu do wieczora. Może sprawdzę jeszcze raz samochody? Okej, nie usiedź na miejscu. Już widać gwiazdy. Do świtu zostało kilka godzin. Co robimy? Napijemy się? Panikujesz, jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się Solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś. Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany, z nowymi pomysłami. Ponawiązywał tam mnóstwo kontaktów. I próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to Sol? Zgadnij. Opierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. Dobra, napijmy się za Skorpiona. Wypijmy za Skorpiona. Co to za butelka? Co jest? Co ty, chłopie, robisz? Aha. Okej, dobra. Przestań grać na tej gitarze! Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Mało mówić o wojnie. Napij się. Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Okej. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Pewnie nie dasz rady zasnąć, co? Nie. Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Dobra, to patrz. Znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece. Pewnie. Tam jest wielki wóz. A gdzie niby? Gwiazdkę migającą po prawej? No... To znaczy, że trzeba mu wymienić sporzeń wahacza. Aha. Serio? Dobranoc, Wi. Dobranoc. Wielki wóz. Okej. Jadą. Wszyscy gotowi? Nie, nie jestem gotowy. Jedziemy! Ulala, jaki materac. Jedziemy, dobra. Podłącza się do karabinu i lecimy. No, co mam robić? Ty, chłopie, co ty robisz? No i pojechał. Czekamy na konwój, widzowie, ale będzie akcja! A, na pewno nas nie zauważą, jak tak stoimy. No i co teraz? Dobra, ruszyła! Rozpędź ją!
Aha! Okej. Okay. Teraz szaję, o co chodzi. Myślałem, że po prostu zablokują, oni wjadą w, ten pociąg. No to trzymajcie się, będzie mocne uderzenie, coś mi się wydaje. Dobra, gdzie mam strzelać? Zbliżamy się, ale wciąż za wolno. Ale w co ja mam strzelać? Strzelaj w ten cholerny sprzęt! Zajebiście! Widzę ich! Otoczcie ich, jak tylko zostaną odcięci! Oho, drony. Nie podoba mi się to. Co za drony? To są nasze, czy jak? A wy co tam robicie? A ja myślałem pociągiem. No nie. Tak fajnie się strzelało. Znasz się nową trasę. Kontakt z wrogiem! Czekaj. Kurde. Gdzie jest mój pistolet? Dobra, siema byczku, co tam? Pozwolisz, że... O, dobra, już nie pozwolisz, bo już nie żyjesz! Aaaa! Nie gadaj, nie jedną! Ale aim, widzowie! Nic po niej nie zostanie! Dead! Dziękujemy panu. O i ostatni oponent został, widzowie. Pieprzone chujki nie mogą nam wbiać. Mit, bo gwiazda. Dziękuję bardzo. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Tu już chyba w sumie nic ciekawego nie ma więcej. A to nie... Co ty, kobieto, robisz? Możemy spadać. Gotowy. Co jest, kurwa? Widzowie, ta gra mnie zaskakuje coraz bardziej. No, tu pani przyjechała przez... No, super. Powiem wam tak. Cyberpunk, fajna gierka. Ale te błędy to by mogli poprawić. Po tylu latach. Kurwa! Udało się! A to co? O, panienki! Oho, jedziemy pewnie do obozu i będzie przypał, tak? Coś mi się tak wydaje. 800 metrów? Dobra, widzowie. Dobrze się bawiłaś? Pewnie. Ciesz się, że nie będziesz musiała poskręcać z nami tego złomu. Dla Mitcha i Teddy'ego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Dobra, skręcajcie tym. A, myślałem, że tu będzie jakiś kontakt, ale nie. Dobra, widzowie, no to widzimy się w obozie nomadów. Bo to jeszcze kawałeczek jest, widzowie. Aha, no tak. Rozwalcie tam z tyłu! Widzowie, jesteśmy w obozie. Jesteśmy w obozie, ciekawe co na to Soul. Chcesz, to ja z nim pogadam. Nie, dzięki, sama to załatwię. Ulala. A przepolimy to kiedyś? Dobra, idziemy pogadać z tym chłopakiem. Co się stało? Gdzie jest pana? A idzie. Kurwa, pana! Zaczyna się. Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Oj tam. Kurwa, panam, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Aldecaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić!
No i co ty? Skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. O, no to cześć. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. No i elegancko. Przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znać. Dokładnie tak. Nie potrzebować, daj znak i przyjadę. Vi, na pewno będę cię potrzebować. Więc spodziewaj się telefonu. Dobrze. Będę czekać. Trzymaj się. No i widzowie, tak to wygląda sytuacja. W następnym odcinku będziemy robić... będziemy robić napad na paradę Japantown z Takamurą na Hanako Arasaka coś tam. Tutaj mam jeszcze... Kurde, musimy zadzwonić do tego pana. Właściwy moment. Bunraku? Aha, no tak. Widzowie, trochę tych misji jest. A zobaczmy jeszcze w ogóle misję, sytuację na mapie z tymi... O kurde. Tu jest podejrzenie, odzyskiwanie czego? Własności, ulala, tu jest jakiś Dakota Smith, no. Podejrzenie cyberpsychozy, niedaleko jest. No widzowie, ja to będę wykonywał poza odcinkiem. Trochę tego jest, ale myślę, że to ogarnę. Tutaj jeszcze mamy te karty Tarota. Od Misty, więc widzowie, widzimy się w następnym odcineczku. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, papatki, hejo!